Środki na wypłatę do wynagrodzeń trafią do Domu Pomocy Społecznej we Włościbożu i Gościnie. Inne DPS-y funkcjonujące na terenie powiatu kołobrzeskiego występowały o przyznanie środków finansowych indywidualnie. W wyniku dużego zaangażowania Gminnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, stąd dzisiaj z nami obecność pani marszałek Anny Bańkowskiej, udało się pozyskać bardzo interesujące pieniądze w kwocie 417 tysięcy złotych. Będzie ona podzielona według algorytmu dotyczącego ilości pracowników funkcjonujących w poszczególnych DPS-ach, i tak DPS Włościbórz otrzyma kwotę 256 tysięcy złotych, a DPS Gościno 160 tysięcy złotych i będzie to przeznaczone na jednorazowe wsparcie dotyczące sytuacji zwanej z COVID-em. W okresie wzmożonej walki z pandemią wielu pracowników domów pomocy społecznej wykonywało największą pracę 24 godziny na dobę. Byłam w ciągłym kontakcie na wideokonferencjach z dyrektorami DPS-ów w naszym województwie zachodniopomorskim i stwierdziliśmy, że rzeczywiście tych pracowników należy wesprzeć finansowo, ponieważ oni pracowali wielozmianowo i rzeczywiście praktycznie wszyscy pracownicy, nie tylko ci, którzy opiekowali się bezpośrednio pensjonariuszem leżącym, ale również i administracja, i cała obsługa była praktycznie 24 godziny na dobę w ciągłym alercie. Pozyskane środki to efekt rozmów Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z Ministerstwem Funduszy i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwoty się zmieniały. My pracowaliśmy nad tym, aby ci pracownicy otrzymywali przez 5 miesięcy taki dodatek. Ostatecznie dwa tygodnie temu spięliśmy całą umowę, ponieważ to ministerstwo kontraktuje te pieniądze unijne. Spięliśmy umowę wieńczącą tym, że będą to 3-miesięczne dodatki. Środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej będą wypłacane od tego miesiąca.